Szanowni Państwo, otwieram 43. sesję Rady Miejskiej w Oleśnicy w dniu 25 lutego 2020 roku. Bardzo serdecznie witam wszystkich przybyłych na dzisiejszą sesję. Witam Panie i Panów Radnych. Witam Pana Burmistrza Leszka Judę. Panią Sekretarz Joannę Skórską. Panią Skarbnik Urszulę Wójcicką. Panią Katarzynę Lalewicz, Biuro Rady, sołtysów poszczególnych miejscowości, mieszkańców oglądających transmisję na żywo. Wszystkich uczestników sesji Rady Miejskiej Oleśnica informuję, iż obrady są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Transmisja obrad jest dostępna w sieci internet, natomiast nagrania z sesji zamieszczane są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Oleśnica. Szczegółowa klauzula informacyjna z zakresu ochrony danych osobowych dostępna jest na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta i Gminy oraz na tablicy ogłoszeń w budynku urzędu. W związku z wprowadzeniem nowych wymogów prawnych wynikających z ustawy o dostępności cyfrowej, które między innymi nakładają na samorządy obowiązek udostępniania wraz z materiałem wideo, również napisów dla osób niesłyszących, nagrania z sesji mogą pojawiać się z opóźnieniem z uwagi na czas potrzebny do ich przygotowania. Bardzo proszę na podstawie listy obecności o potwierdzenie w systemie. Na 15 radnych obecnych jest 12. Stwierdzam, że Rada jest prawomocna do podejmowania uchwał. Dziękuję bardzo. Odczytam proponowany porządek obrad na dzisiejszą sesję. Punkt pierwszy. Otwarcie sesji. Punkt drugi. Stwierdzenie prawomocności obrad. Mamy za sobą. Punkt trzeci. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad sesji. Punkt czwarty. Przyjęcie protokołu numer 42/22 z dnia 24 stycznia 2020 roku. Punkt piąty. Interpelacje, zapytania radnych. Punkt szósty. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej Oleśnica za 2021 rok. Punkt siódmy. Sprawozdanie przewodniczących komisji stałych z działalności Komisji Rady Miejskiej Oleśnica za 2021 rok. Punkt ósmy. Podjęcie uchwał w sprawie. Podpunkt A. Przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy Oleśnica na lata 2021-2032. Podpunkt B. Określenia zasad finansowania realizacji zadań z zakresu demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy Oleśnica. Podpunkt C. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oleśnica w 2022 roku. Podpunkt D. Przyjęcia sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii za rok 2021. Podpunkt E. Zmiany statutu ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie. Podpunkt F. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Oleśnica na lata 2022-2032. Podpunkt G. Zmian w budżecie gminy Oleśnica na 2020 rok. Punkt 9. Informacja burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. Punkt 10. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne. Punkt 11. Zamknięcie obrad 43. sesji Rady Miejskiej Oleśnica. Czy ktoś z Państwa chciałby wprowadzić zmiany do zaproponowanego porządku obrad? Nie mamy. Zatem proszę o przyjęcie porządku obrad. Kto z Państwa radnych jest za przyjęcie proponowanego porządku obrad? Proszę o zagłosowanie. Kto jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Za przyjęciem porządku obrad głosowało 11 radnych, 3 nieobecnych.
1 wstrzymujący się. Stwierdzam, że porządek obrad został przyjęty. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Przyjęcie protokołu numer 42 z dnia 24 stycznia 2022 roku. Do chwili sesji zastrzeżenia, uwagi do protokołu nie wpłynęły. Czy ktoś z Państwa w tym momencie ma uwagi? Nie mamy. Zatem proszę o przyjęcie protokołu. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu, proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęciem protokołu głosowało 11 radnych, 1 wstrzymujący się, 3 nieobecnych. Stwierdzam, że protokół został przyjęty. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem jest punkt 5. Interpelacje i zapytania radnych. Do chwili sesji interpelacja, zapytanie na piśmie nie wpłynęły. Czy ktoś z Państwa w tym momencie odnośnie punktu? Nie mamy. Dziękuję bardzo. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punktu 6. Sprawozdanie z działalności Rady Miejskiej Oleśnica za 2021 rok. Zgodnie z artykułem 18 ustawy o samorządzie gminnym, Rada Gminy obraduje na sesjach zwoływanych przez przewodniczącego w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. Sesje są podstawową formą pracy Rady, a w 2021 roku Rada Miejska Oleśnica odbyła ich 10 przy ogólnej frekwencji radnych wynoszącej około 89%. Jest to 7% więcej niż porównywalnie do roku 2020. Został przygotowany wykaz obecności Rady Miejskiej w posiedzeniach w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku. Taki harmonogram odczytam. Radna Krystyna Bator 100% obecności, radny Wiesław Czupryn 100% obecności, radny Wiesław Grębosz 100% obecności, radny Konrad Guła 100% obecności, Agnieszka Kosałka 100% obecności, radna Jadwiga Kozioł 100% obecności, radny Michał Lalewicz 100% obecności, radny Tadeusz Kawa 90% obecności, radny Leopold Rup 90% obecności, Marian Strzelecki 90% obecności, radny Marian Tendera 90% obecności, radny Łukasz Kozłowski 80% obecności, radny Stanisław Skórski 70% obecności, radna Aneta Skórska 70% obecności, radny Piotr Płatos 50% obecności. W okresie sprawozdawczym grupa radnych zgłosiła jedną interpelację, zapytań na piśmie nie złożono. Przed sesjami organizowane były posiedzenia stałych komisji, których łącznie w 2021 roku odbyło się 14, w tym 7 posiedzeń wspólnych, na których radni zapoznawali się z projektami uchwał, materiałami i informacjami. W posiedzeniach uczestniczyli pracownicy urzędu oraz przedstawiciele jednostek organizacyjnych gminy, którzy udzielali odpowiednich wyjaśnień w sprawach będących przedmiotem obrad. W dniu 29 grudnia 2021 roku Rada Miejska Oleśnica podjęła uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu gminy Oleśnica na 2020 rok oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2032. Łącznie przyjęto 70 uchwał, między innymi w następujących sprawach. Plan pracy Rady Miejskiej na 2021 i 2022 rok, planów pracy stałych komisji Rady Miejskiej Oleśnica na 2021 i 2022 rok, przyjęcia gminnego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej gminie Oleśnica na lata 2021-2023,
przyjęcia gminnego programu przeciwdziałania pomocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie w gminie Oleśnica na lata 2021-2024, nadania nazwy ulicy w miejscowości Oleśnica, przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oleśnica w 2021 roku, podjęcia współdziałania z miastem i gminą Staszów oraz gminą Rytwiany celem utworzenia miejskiego obszaru funkcjonalnego, przyjęcia strategii rozwiązywania problemów społecznych na lata 2021-2026, zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego samodzielnego gminnego ośrodka zdrowia w Oleśnicy za 2020 rok, przyjęcia sprawozdania z działalności miejsko-gminnego ośrodka pomocy społecznej w Oleśnicy za 2020 rok, udzielenia burmistrzowi miasta i gminy Oleśnica wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok, zmiany regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie gminy Oleśnica, ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet zwrotu kosztów podróży służbowej, diet dla radnych Rady Miejskiej Oleśnica, ustalenia wynagrodzenia burmistrza miasta i gminy Oleśnica, ustalenia stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na 2022 rok, opłaty targowej, określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, wyrażenia zgody na utworzenie i przystąpienie gminy Oleśnica do Wiślańskiego Klastra Energii, zmiany numer 5 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Oleśnica, przyjęcia gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii za 2022 rok, zatwierdzenia planu form doskonalenia zawodowego nauczycieli. Przyjmowane były ponadto zmiany obowiązujących uchwał. Rada przyjęła także do wiadomości następujące informacje i sprawozdania dotyczące m.in. raportu o stanie gminy Oleśnica za 2020 rok, oceny zasobów pomocy społecznej za 2020 rok, sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez gminę Oleśnica za 2020 rok, informacje przewodniczącego Rady o wynikach analizy oświadczeń majątkowych złożonych przez radnych, rozstrzygnięcia nadzorcze. W ramach sprawowanego nadzoru Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu sprawy ze skargi prokuratora rejonowego w Staszowie na uchwałę Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 29 marca 2019 roku w przedmiocie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy wyrokiem z dnia 11 lutego 2021 roku oddalił skargę. Wojewódzki Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu sprawy ze skargi prokuratora rejonowego w Staszowie na uchwałę Rady Miejskiej z dnia 24 lutego 2016 roku w przedmiocie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy wyrokiem z dnia 24 lutego 2021 roku stwierdził nieważność paragrafu 2 ustęp 2 załącznika do uchwały. Wojewódzki Sąd Administracyjny po rozpatrzeniu sprawy ze skargi prokuratora okręgowego na uchwałę Rady Gminy z dnia 30 maja 2011 roku w przedmiocie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wyrokiem z dnia 4 sierpnia 2021 roku stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Kielcach po rozpoznaniu sprawy ze skargi prokuratora okręgowego na uchwałę Rady Gminy z dnia 30 czerwca 2011 roku w przedmiocie zmiany uchwały dotyczącej trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania wyrokiem z dnia 10 czerwca 2021 roku stwierdził nieważność zaskarżonej uchwały w całości. Wojewoda świętokrzyski stwierdził nieważność w części paragrafu 2 ustęp 3 uchwały Rady Miejskiej Oleśnica z dnia 24 września 2021 roku w przedmiocie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowania.
Tematyka związana z realizacją planu pracy Rady Miejskiej w 2021 roku została zrealizowana. Ponadto podczas obrad sesji radni mieli możliwość zapoznawania się z bieżącą działalnością burmistrza w okresach pomiędzysesyjnym. Obowiązujące w 2021 roku obostrzenia w związku z zakażeniem koronawirusem dotyczące m.in. gromadzenia się osób wywołały bezpośredni wpływ na funkcjonowanie organów administracji publicznej, w tym organów stanowiących jednostek samorządu terytorialnego. Dlatego 5 sesji odbyło się w trybie zdalnym. Stan epidemii koronawirusa cały czas trwa, mimo to podsumowując, należy stwierdzić, że rok 2021 stanowił okres, w którym podjęto szereg istotnych tematów i inicjatyw na rzecz miasta i gminy Oleśnica. Przyjęte w planach pracy tematy i założenia, jak również bieżące zadania realizowane były przez organ właściwie, panu burmistrzowi, pracownikom Urzędu Gminy oraz sołtysom składam serdeczne podziękowania za współpracę, pomoc w załatwianiu i wyjaśnianiu wielu problemów, z jakimi zwracali się radni, za poświęcony czas na posiedzeniach komisji i sesjach. Tyle jeżeli chodzi o sprawozdanie. Kolejnym punktem będzie punkt 7. Sprawozdanie przewodniczących Komisji Stałych Działalności Komisji Rady Miejskiej Oleśnica za 2021 rok. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Gospodarczej, Budżetu i Finansów. Sprawozdanie z pracy Komisji Gospodarczej, Budżetu i Finansów za 2021 rok. Komisja Gospodarcza, Budżetu i Finansów działała na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz uchwały nr 2/5/18 Rady Gminy Oleśnica z dnia 29 listopada 2018 roku. Rada Gminy w dniu 29 listopada 2018 roku uchwałą 2/8/18 ustaliła skład osobowy komisji. Leopold Rup, Konrad Guła, Jadwiga Kozioł, Tadeusz Kawa, Piotr Płatos. W 2021 roku komisja odbyła 12 posiedzeń, w tym 7 posiedzeń wspólnych z innymi komisjami Rady Miejskiej. Komisja pracowała zgodnie z planem pracy na rok 2021. Zajmowała się sprawami dotyczącymi inwestycji gminnych, opiniowania spraw związanych z zarządzaniem finansami gminy, opiniowała dochody i wydatki budżetowe w przedmiocie działania komisji, realizacji gospodarki wodno-ściekowej, utrzymania czystości i realizacji gospodarki odpadami. Na posiedzeniach komisji zaopiniowano szereg projektów uchwał. Wykaz posiedzeń komisji w własnym składzie. 23 kwietnia 2021 rok. Tematem budowa krótkich odcinków dróg gminnych finansowanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 29 maja 2021 rok. Głównym tematem posiedzenia była informacja dotycząca trwającej inwestycji pod tytułem przebudowa remizy OSP w Oleśnicy na potrzeby Domu Kultury. Spotkanie na placu budowy. 23 lipca 2021 rok. Analiza projektów wniosków o dofinansowanie Rządowego Funduszu Polski Ład. 5 listopada 2021 roku wypracowanie stanowiska w sprawie ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego dla miasta i gminy Oleśnica. 28 grudnia 2021 rok dyskusja dotycząca proponowanej budowy odcinka drogi od ulicy Nadstawie do ulicy Wiejskiej. Dziękuję. Dziękuję. Bardzo proszę przewodniczącego Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Dziękuję pani przewodnicząca. Sprawozdanie z działalności Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych Rady Miejskiej w Oleśnicy za 2021 rok.
Komisja obradowała w następującym składzie: radny Łukasz Kozłowski, radny Michał Lalewicz, radna Agnieszka Kosałka, radny Marian Strzelecki i radny Wiesław Czupryn. Posiedzenia komisji w pierwszym półroczu 2021 roku odbyły się 4 razy, raz indywidualnie 23 czerwca 2021 roku oraz 3 razy wspólnie z pozostałymi komisjami. W drugim półroczu komisja obradowała 5 razy, indywidualnie 27 sierpnia oraz wspólnie 4 razy. Na indywidualnych spotkaniach Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych udzielano nam informacji na temat funkcjonowania Gminnego Ośrodka Zdrowia w Oleśnicy, sytuacji bieżącej ośrodka oraz sytuacji pandemicznej na terenie gminy Oleśnica. Zatwierdzaliśmy roczne sprawozdanie finansowe Ośrodka Zdrowia. Zapoznawaliśmy się z arkuszem organizacyjnym szkoły i przedszkola oraz informowano nas o przygotowaniu placówek do nowego roku szkolnego 2021-2022. Na komisjach wspólnych analizowaliśmy sprawozdania z działalności Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2020 rok, sprawozdanie Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Oleśnicy za 2020 rok oraz za pierwsze półrocze 2021 roku. Komisja opiniowała projekt Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii na 2020 rok. Program komisji został zrealizowany. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę przewodniczącą Komisji Rewizyjnej. Dziękuję pani przewodnicząca. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Oleśnica za 2022 rok. Komisja Rewizyjna działa na podstawie ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym oraz statutu gminy Oleśnica z dnia 16 stycznia 2019 roku. Rada Gminy w dniu 29 listopada 2018 roku ustaliła skład osobowy komisji: Aneta Skórska, Wiesław Grębosz, Stanisław Skórski, Marian Tendera. W okresie objętym sprawozdaniem Komisja Rewizyjna odbyła 8 posiedzeń, w tym 7 posiedzeń wspólnie ze wszystkimi komisjami powołanymi przy Radzie Miejskiej. Zgodnie z ustawą o samorządzie gminy, tematem posiedzenia w dniu 18 maja 2021 roku komisji było omówienie sprawozdań finansowych za 2020 rok, rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok oraz opracowanie wniosku o udzielenie absolutorium burmistrzowi miasta i gminy Oleśnica. Poza wypracowaniem stanowisk do projektów uchwał na sesję Komisja Rewizyjna analizowała i zaopiniowała projekt budżetu gminy na 2020 rok oraz wieloletnią prognozę finansową na lata 2022-2032. Wszystkie wnioski z odbytych posiedzeń zawarte są w protokołach Komisji Rewizyjnej. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa chce odnieść się do sprawozdań? Bardzo proszę, radny Piotr Płatos. Pani nam przedstawiła różne uchwały, ilość tych uchwał. Czy mogłaby pani taką informację mieszkańcom podać, ile uchwał wpłynęło do pod głosowanie jakby z inicjatywy radnych? I mam pytanie jeszcze do państwa, do Leszka Rupa. Szereg różnych rzeczy żeśmy omawiali na tych komisjach, na których ja byłem. Procentowo jakbyś powiedział, ile zostało zrobione? Dziękuję bardzo. Mikrofon. Jest tu? Ja myślę, że około 40%. Dlatego ja też tu mam pytanie odnośnie tej, bo chodzi mi konkretnie o tą
z 23 kwietnia. Tak szybko komisja była o tych drogach gminnych. Robiliśmy tak szybko, miało to być. No to dlatego może, ale to nic, przecież radni też są. Miało to być tak robione na tip-top, zaraz okazało się, że zrobiliśmy po parę metrów i na tym się sprawa skończyła. Nie wiem, może dalsza część idzie, może jest załatwiona, my nic nie wiemy na ten temat. Ale w każdym razie z tego coś tam było tak głośno, o tym wyszło 30% całej inwestycji. Z tego no Dom Kultury powiedzmy jest skończony, no to mamy zamknięte, ale jako do wszystkich komisji powiedział, że 40% to co my po państwie proponujemy, bo są inwestycje inne, które tam nie zależą od nas. Dziękuję. Dziękuję. Jeżeli chodzi o uchwały z inicjatywy Rady, nie wpłynęły projekty uchwał, wszystkie przygotowane z urzędu. Czy ktoś z państwa jeszcze? Bardzo proszę, radny Piotr Płatos. To może po prostu rozwiązać tą radę, skoro przed podwyżką, takie fajne słowo, podwyżką, jaką państwo tutaj uchwaliliście sobie, rada wybierała 95-96 tysięcy, teraz będzie 160 wybierać z budżetu gminy. Skoro Leszek tu twierdzi, że 40%, ja bym się z tym wspierał. Nie wiem, czy z tych takich pomysłów radnych, to nie wiem, czy było 5-7%. Jak sobie przypominam, to miało być monitoring miał być zrobiony, miały być schody zrobione do budynku ośrodka zdrowia. Nie wiem, może skoro tak funkcjonuje, jak funkcjonuje, jak żeśmy ostatnio gadali, no to może te schody niepotrzebne już remontować, ale mnóstwo różnych rzeczy było. Z tych dróg, o których Leszek mówi, to zrobiliśmy, proszę państwa, drogę do pani sekretarz, no i zrobiliśmy, nie wiem, metrów kwadratowych, 100 metrów kwadratowych obok ośrodka zdrowia. Było chyba 7 tych dróg bodajże. Też większość to po znajomości. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeżeli chodzi o schody, to wszystko przed nami. Pan burmistrz tu w informacji na pewno będzie o tym mówił i mówił o tym na posiedzeniu komisji, na której radnego Piotra nie było, stąd nie zna tematu. Wiele rzeczy zostało poruszonych, także ja bym apelowała jednak, aby wziąć udział w posiedzeniach komisji, bo one po to są, żebyśmy tą wiedzę przed sesją mieli. Bardzo proszę, radny Piotr Płatos. Pani przewodnicząca musi wiedzieć, że ta gmina to nie jest tylko dla tych ludzi, którzy tu siedzą. Myślę, że dobrze by było, jakby byli zorientowani też mieszkańcy, co się dzieje. Także wie pani, to że państwo tam ustalicie sobie na komisji różne rzeczy, mam przykre doświadczenia co do mojej osoby odnośnie komisji, to wie pani, no dobrze by było, żeby ci ludzie, którzy to oglądają, wiedzieli, co się dzieje tutaj. Wszystko dziękuję. Przed nami. Pan burmistrz będzie w punkcie 9. Tak, składał informacje z działalności w okresie międzysesyjnym i te wszystkie informacje zostaną podane, tak jak były podane na posiedzeniu komisji w dniu 23 lutego. Nie mamy więcej. Bardzo proszę, przechodzimy do kolejnego punktu. Punktu 8. Podjęcie uchwał w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy Oleśnica na lata 2021-2032. Projekt uchwały procedowany był na
posiedzeniu komisji w dniu 23 lutego 2022 roku. Do projektu uchwały załączony jest program usuwania wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy Oleśnica. Posiadanie programu usuwania azbestu jest warunkiem ubiegania się o zewnętrzne źródła finansowania na działania związane z usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest. Gmina Oleśnica posiada zatwierdzony program usuwania azbestu przyjęty uchwałą Rady w 2015 roku. Wymagał on jednak aktualizacji w związku ze zmieniającym się stanem prawnym. Nadrzędnym celem programu jest bezpieczne dla życia i zdrowia ludzi usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy. Cele programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032. Bardzo proszę o opinię komisji w sprawie projektu uchwały. Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Budżetu i Finansów, bardzo proszę. Mikrofon. Komisja popiera wniosek o zatwierdzenie protokołu azbestowego w składzie czteroosobowym. Dziękuję. Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Komisja w składzie trzech radnych, dwóch radnych było nieobecnych, pozytywnie opiniuje. Dziękuję. Komisja rewizyjna. Komisja rewizyjna również trzema głosami osób obecnych, jedna nieobecna, jest za przyjęciem. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa odnośnie projektu uchwały? Nie ma. Bardzo proszę, Piotr Płatos. Ja chciałbym, proszę Państwa, żebyśmy tą uchwałę zmienili odnośnie zapisu zobowiązującego Pana Burmistrza do wymiany rur azbestowych sieci wodociągowej. Podejrzę, że ze dwa lata temu na komisji pytałem Pana Burmistrza, mamy coś koło 100 metrów tej sieci wodociągowej z rurami azbestowymi, bodajże chyba w Suwczycach. I chciałbym, żeby taki zapis był w tej uchwale zobowiązujący Pana Burmistrza do wymiany tego krótkiego odcinka i chciałbym, żebyśmy to przegłosowali jako wniosek formalny. Dziękuję. Ale w którym miejscu? W którym punkcie? Ważne jest, żebyśmy to przegłosowali i jak Państwo zagłosują za, no to trzeba to taki zapis zrobić uchwałę. Obojętnie w którym miejscu. Dziękuję. Nie wiem, sprawę musimy skonsultować. Zaproponuję 10 minut przerwy. Chodzi o przegłosowanie wniosku pana Piotra, radnego Piotra Płatosa odnośnie dopisania do uchwały punktu wyeliminowania rur azbestowych na terenie wodociągowych, aby wprowadzić program. Tak. Ogłaszam 10 minut przerwy do konsultacji.
sprawdzisz po prostu. No. Niech pani nie odpowiada. No ja nie wiem, no, ale panie Piotrze, no przecież my tu siedzimy, to ale Krzysztof wszystko wytłumaczył. Ale to niech on teraz sprostuje przez mikrofon, jak będzie po przerwie, że pomyłkę pan zrobił i tu nie ma azbestu na ten zarzeczu. I wniosek, trzeba wykonać. A pan to powie, że ktoś kogoś zastrzelił i potem pan powie, że to nie o to chodziło, tak? No nie, no, no wie pan, no, no trzeba się liczyć ze słowami. Padła jest ten kaj 20. Krzysztof mówi, że możemy to zrobić. Oczywiście, że tak. Jeżeli obejmujemy po prostu inwestycje w budżecie i sprawa jest załatwiona, ale tutaj, jeżeli chodzi o to, to mamy jakby ten program dotyczący panie Krzyśku, wszystko się godzi, co pan tłumaczy, tu jest proste napisane, będzie, ale proszę to o sprostowanie tego raka, nam chodził przez mikrofon, to jest powiedziane. Pan tego nie sprostuje. Nie do Krzysztofa. Ale ja mówię, że nie do Krzysztofa, bo pan, bo mówi, że Krzysztof tłumaczy, no to Krzysztof wytłumaczy, ja mamy taką uchwałę. Jedną z drugim ta propozycja pana Platosa nie ma nic jak gdyby do rzeczy zatrudnionego programu. Oczywiście, to jest inwestycja. To jest inwestycja nasza, tak. Którą po prostu podejmujecie decyzję, czy na komisji, że wymieniamy wodociąg na tym odcinku. Proszę państwa, ja wszystko rozumiem, bo każdemu się zdarzyć może, że obecności nie była. Ale rzeczywiście, jak pani przewodnicząca tu czytała 50%, no to jest pół na pół. Ale jakby to przychodzi. Ja mówię, że rozumiem. Panie Kręboże, ja panu nie przerywałem, jak pan mówił, daj mi pan skończyć. Jeżeli by akurat pozwolił panu czas, dziękujemy. Był na komisji, to by była ta uchwała była omawiana i już by sobie byli wytłumaczyli. I nie byłoby tych bzdur, co pan teraz powiedział o tym raku. Ale to chodzi o mikrofon i o ekran. Tak. Żeby szokować. Bo na komisji akurat tego nie słyszeli ludzie. Ale ja mam takie pytanie, bo ja słyszałam... Ja panu mówię odnośnie tych 50%. Co pan zrobił dla tych, którzy tu mieszkają, mimo że pan 50% był więcej? Poza tym, że trafiło uposażenie do pana kieszeni. Panie radny, na pewno nie zrobiłem takiego bałaganu, jak pan tu robi, w ogóle co pan został radny. Ale bałagan? A ja normalnie... Pan uważa, że to, co akurat pan robi, to jest wszystko... Kolego Kłados, my nie przyszliśmy tu kłócić, no my przyszliśmy na sesję. Jeżeli mówiłem, ja mówię, to niech mi pan nie przerywa, bo nie jest pan wyższy ode mnie wcale. Ale ta jedynka i dwudziestka, jeżeli padło coś takiego, zarzecze 1,20, tak, trzeba to sprostować. Skąd? Gdzie? Od takiego do takiego numeru. Bo ja nic nie usłyszałem. Ale o zarzeczu powiedziałem, jak się ukazała, że jest przerwa. To nie powiedziałem. Nie. Że co? Przerwa się ukazała na ekranie, wtedy powiedziałem. Nie. Teraz się nie da odsłuchać, bo za wcześnie. Nie, no ale przecież to była mowa od 1 do 20. 7 osób, tak? 7 osób, no na proszę. To tylko ja nie dostrzegłem ulicy i zastanawiam się, na której ulicy, bo ja wiem, że w Oleśnicy już nie ma azbestu, ale szukam, bo zanim powiem coś, to muszę wiedzieć. A pan nie wie, ale pan mówi. Pan nie wie, ale pan mówi. Witam państwa po przerwie. Wracamy do projektu uchwały w sprawie przyjęcia programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy Oleśnica. Po uzgodnieniu, wyjaśnieniu i dyskusji. Nie mamy takiego rurociągu na terenie gminy Oleśnica, który
zawierałby... Mamy 100 metrów w Suwczyce, o Leśnicę nie około, mamy. Około. Czy pan Piotr wycofuje wniosek? Zajmiemy się, proponuję zająć się tematem na komisji i przygotowanie uchwały nowej. Rozumiem, że będziemy to dyskutować na kolejnej komisji. Tak, jeżeli... I na kolejnej sesji taką uchwałę podejmiemy i... Najpierw... No, tak jak pani skarbnik powiedziała, znajdziemy fundusze, będziemy to wymieniać. Tak, najpierw praca w komisjach. Budżecie, proszę pana, a pieniądze trzeba też poszukać, bo jednak budżet też ma swoje granice i możliwości, a na ten rok inwestycje państwo już zaplanowaliście i macie je w swoich załącznikach. Też się trzeba z tym liczyć. Ja rzadko tu z państwem zasiadam, 50%, jak pani tu przeczytała, ale jak się chce, to naprawdę tutaj szybko można znaleźć pieniądze. Dobrze, wycofuję. Trzymam panią za słowo. Następna komisja i sesja. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Proszę państwa, w kwestii jasności sprawy. W roku, o ile pamiętam, 2007 ulica, na ulicy Zarzecze wodociąg został wymieniony na rury z PCV lub PE. Tutaj już ta nazwa nie jest chyba najistotniejsza. Ale na ulicy Zarzecze nie ma rur, woda nie płynie rurami azbestowymi, żeby była jasność. Przechodzimy, proszę państwa, do głosowania nad projektem uchwały. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy Oleśnica na lata 2021-2032? Proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały głosowało 10 radnych, przeciw 1, wstrzymujący się 1, z 3 nieobecnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem jest podpunkt B. Określenia zasad finansowania realizacji zadań z zakresu demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy Oleśnica. Projekt uchwały określa zasady finansowania realizacji zadań z zakresu demontażu i usuwania wyrobów zawierających azbest z obszaru gminy Oleśnica i jest to załącznik numer 1 do projektu uchwały i określa się również wzór wniosku o demontaż i usunięcie wyrobu zawierających azbest z terenu nieruchomości i stanowi to załącznik numer 2 do projektu uchwały. Projekt uchwały procedowany był również na posiedzeniu komisji w dniu 23 lutego 2022 roku. Proszę o opinię komisji. Przewodniczący Komisji Gospodarczej Budżetu i Finansów, bardzo proszę. Komisja Gospodarcza w składzie 4-osobowym jest za przyjęciem uchwały. Dziękuję. Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Komisja w składzie 3-osobowym również pozytywnie opiniuje uchwałę. Dziękuję. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna, 3 osoby za, 1 nieobecna. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z państwa odnośnie punktu? Nie mamy. Przystępujemy do głosowania nad uchwałą. Bardzo proszę, kto z państwa jest za przyjęciem uchwały, proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały głosowało 11 radnych, przeciw 1, nieobecnych 3. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem jest podpunkt C. Przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Oleśnica w 2022 roku.
Zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt, Rada Gminy corocznie do dnia 31 marca w drodze uchwały określa program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt. W celu realizacji zapisów ustawowych opracowano program na 2022 rok, który zawiera elementy wymagane ustawą, a także wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację tego programu. Projekt uchwały również procedowany był na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 23 lutego 2022 roku. Bardzo proszę o opinię komisji. Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Budżetu i Finansów, bardzo proszę. Komisja Gospodarcza w składzie czteroosobowym popiera uchwałę. Dziękuję. Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych. Komisja również w składzie trzechosobowym popiera pozytywnie uchwałę. Dziękuję. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna, 3 osoby na tak, 1 osoba nieobecna. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa odnośnie jeszcze projektu uchwały? Nie mamy. Zatem bardzo proszę o przyjęcie uchwały. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 3 nieobecnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem jest podpunkt D. Przyjęcie sprawozdania z realizacji gminnego programu profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii za 2021 rok. Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych opracowuje i przedstawia do zatwierdzenia Radzie Miejskiej gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii każdego roku. Sprawozdanie z realizacji tego programu stanowi załącznik do projektu uchwały. Również projekt uchwały procedowany był na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 23 lutego. Proszę o opinię komisji. Przewodniczący Komisji Gospodarczej, Budżetu i Finansów, bardzo proszę. Komisja Gospodarcza pozytywnie zatwierdza uchwałę. Dziękuję. Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Również nasza komisja pozytywnie opiniuje o omawianą uchwałę. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa odnośnie projektu uchwały? Nie mamy. Zatem proszę o przyjęcie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 3 nieobecnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem jest podpunkt E. Zmiany statutu ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie. Konieczność wprowadzenia zmian do statutu ekologicznego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi z siedzibą w Rzędowie wynika z potrzeby dostosowania statutu do obowiązujących przepisów prawa. Informacji odnośnie tego projektu uchwały na posiedzeniu wspólnym bardzo szczegółowo udzielił pan burmistrz, pani sekretarz. Bardzo proszę o opinię komisji. Bardzo proszę o opinię komisji odnośnie uchwały. Mikrofon. Komisja Gospodarcza pozytywnie popiera uchwałę. Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych.
Komisja Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych również w składzie trzyosobowym pozytywnie opiniuje uchwałę. Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej. Komisja Rewizyjna, trzy osoby na tak, jedna nieobecna. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa odnośnie projektu uchwały? Nie mamy, zatem bardzo proszę o przyjęcie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 3 nieobecnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem naszego porządku obrad jest podpunkt F. Zmian w wieloletniej prognozie finansowej gminy Oleśnica na lata 2022-32. Projekt uchwały również procedowany był na wspólnym posiedzeniu komisji w dniu 23 lutego. Informacji szczegółowych odnośnie projektu uchwały udzieliła pani skarbnik. Załączniki do projektu uchwały również i są do wglądu na informatorach. Czy ktoś z Państwa radnych, proszę jeszcze o opinię komisji odnośnie uchwały. Komisja gospodarcza pozytywnie opiniuje uchwałę. Przewodniczący komisji. Kultury, Oświaty i Spraw Socjalnych. Nasza komisja również pozytywnie opiniuje uchwałę. Przewodnicząca komisji rewizyjnej. Komisja rewizyjna. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa odnośnie projektu uchwały? Nie mamy, zatem proszę o przyjęcie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, 3 nieobecnych. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem jest podpunkt G. Zmian w budżecie gminy Oleśnica na lata 2022. Czy pani skarbnik ma jakieś dodatkowe informacje odnośnie zmian? Nie, te, które była jeszcze na komisjach, które pozostały w takim samym stanie, nie zmieniono niczego, jeżeli nie ma pytań, to koniecznie zmienić. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa jeszcze? Bardzo proszę o opinię, ponieważ projekt uchwały również był procedowany na posiedzeniu 23 lutego. Bardzo proszę o opinię Komisji Gospodarczej, Budżetu i Finansów. Komisja Gospodarcza pozytywnie opiniuje uchwałę. Przewodniczący Komisji Kultury, Oświaty, Zdrowia i Spraw Socjalnych. Nasza opinia również była pozytywna tego dnia. Dziękuję. Komisja rewizyjna, trzy osoby na tak, jedna nieobecna. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa odnośnie projektu uchwały? Nie mamy, zatem proszę o przyjęcie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały, proszę o zagłosowanie. Kto jest za, kto jest przeciw, kto się wstrzymał? Za przyjęciem uchwały głosowało 12 radnych, nieobecnych 3. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Dziękuję bardzo. Kolejnym punktem naszego porządku obrad jest informacja burmistrza z działalności w okresie międzysesyjnym. Bardzo proszę, panie burmistrzu, oddaję głos. Sobie troszkę zdejmę. Szanowni Państwo. Kilka takich informacji dotyczących naszej działalności na różnych frontach. Może najpierw takie rzeczy strategiczne, a więc oczyszczalnia ścieków. Jak Państwo pamiętacie, jesteśmy na etapie w tej chwili przygotowania tej oczyszczalni do rozruchu technologicznego. Są pewne problemy wynikające z rozbieżności między dokumentacją a stanem faktycznym. Musimy to na bieżąco wyjaśniać,
ale pomijając już tę kwestię taką techniczną, to chcę Państwa poinformować, że przedłużamy wykonanie tego zadania do 10 czerwca bieżącego roku ze względu na okoliczności, które towarzyszyły nam przez cały rok 2021, przez rok budowy tej oczyszczalni, na co wykonawca tutaj ma argumenty i myślę, że tutaj jest sprawa oczywista. Niektórzy z Państwa pewno mieli okazję przejeżdżać obok tego obiektu. Ten obiekt jest coraz bardziej jakby widoczny, ale ciągle jeszcze wymaga i pracy w zakresie dokończenia budowy tego, co jest ciągiem technologicznym, między innymi obniżenia starego reaktora do trochę niższego poziomu, bo on będzie zbiornikiem stabilizacji osadu. Można to zrobić dopiero wtedy, kiedy będzie można wyłączyć starą oczyszczalnię, a będzie mogła funkcjonować nowa. Więc tutaj są pewne poślizgi, ale na tak dużej inwestycji w takich warunkach i covidowych, i pogodowych to nie jest zaskoczenie. Chcę Państwu powiedzieć, że próbujemy w jakiś sposób zlokalizować te miejsca, które powodują, że mamy problemy na oczyszczalni z ilością dopływających teoretycznie ścieków, a tak naprawdę są to wody opadowe. Widzimy, jak to funkcjonuje, ponieważ nasi pracownicy taki rekonesans przeprowadzili. Ja myślę, że spróbujemy zacząć od tego, żeby w jasny sposób zakomunikować wszystkim, że tak nie wolno i opisać konsekwencje takiego działania, a jednocześnie uprzedzić, że kolejny ruch będzie musiał być ruchem bardzo, sądzę, dla niektórych bolesnym, dlatego że my nie mamy możliwości pewnej gradacji kar, a więc w ogóle nakładania kar jako urząd, tylko sprawy o takie rzeczy po prostu będą sprawami kierowanymi do sądu. Stąd mówię, mimo że niektórzy namawiają, żeby od razu przystąpić do działania tego konkretnego, takiej sytuacji może rzeczywiście bardzo trudnego. Chcemy najpierw zacząć od tego, żeby po prostu zwrócić się z bardzo jasnym przekazem i apelem do mieszkańców. Czy to będzie skutkować? Nie wiem. Ja myślę, że bardzo często jest tak, że ci sami, którzy krzyczą, że my tego nie pilnujemy, dokładnie mają włączone swoje odwodnienia do kanalizacji. A to jest oczywisty problem, bo zarówno to jest kwestia ilości ścieków, które dopływają. Nikt nie jest w stanie opanować tej ilości, jeżeli się tutaj nie odetnie wszystkiego tego, co poza ściekami wpływa do kanalizacji. Ale drugą kwestią jest też to, jakie te ścieki wtedy są. Oczywiście one są rozcieńczone, one są zupełnie inne. I teraz proces technologiczny przewidziany na określone parametry ścieków nie będzie na pewno efektywny, jeżeli będzie dopływało coś zupełnie innego. A więc jeżeli chcemy, żeby ta oczyszczalnia działała w sposób taki, jak przewiduje technologia, jak zakładamy, to musimy te kwestie uporządkować. Kolejna sprawa to informacja z poprzedniego tygodnia. Ona pokazuje się też pewnymi etapami medialnie. Pewno nasza akurat sprawa będzie po poniedziałku, bo mamy zaproszenie na takie spotkanie dotyczące Rządowego Funduszu Dróg. Pewno niektórzy z Państwa wiecie, że nasze wnioski, które składaliśmy do tego funduszu, a one dotyczyły drogi i przebudowy mostu w Strzelcach i przebudowy drogi między Wólką, właściwie stykiem Wólki Oleśnickiej i Bożymowa i znowu do granicy, do styku Bożymowa i Beszowej. Tylko Strzelce są na liście rankingowej,
Natomiast ta droga bożymowska niestety nie. Dofinansowanie na poziomie 60%. Akurat tak się no niestety układa, że jesteśmy gminą, która ma przynajmniej w tym zestawieniu dochodów własnych te dochody trochę wyższe od innych, w związku z tym dofinansowanie 60, a nie tak jak inne gminy mają 80%. I to mówię, niewiele wyższe dochody powodują, że dofinansowanie dla nas jest niższe. Spotkaliśmy się również na konwencie wójtów burmistrzów powiatu starzowskiego, gdzie omawiana była kwestia dotycząca organizacji przewozów pasażerskich, tej likwidacji, jak to się nazywa, białych plam. Temat trudny, ponieważ wymaga albo porozumień między gminami, albo też, to jest takie zdanie gmin, być może przejęciem tej kwestii przez starostwo, ale jednocześnie tutaj krzyżują się pomysły, w jaki sposób to zrobić, bo są samorządy, które chciałyby ewentualnie wziąć na siebie zorganizowanie takich przewozów, co spotyka się z pewną reakcją podmiotów, które na tym rynku działają, bo to jest normalne, jeżeli są przewoźnicy, którzy zainwestowali w tabor, więc oni nie są zainteresowani tym, żeby ktoś jeden przejął, że tak powiem, całość, czy prawie całość, tylko no, chcą też miejsca jak gdyby dla siebie i tutaj jest pewna komplikacja. Na pewno nie ma powrotu do sytuacji, jaka była kiedyś, ale też mówię, nie ma jak gdyby gotowych rozwiązań, które by wszystkie strony zadowalały. Mieliśmy też posiedzenie zdalne oczywiście Stowarzyszenia Wójtów, Burmistrzów, Prezydentów Regionu Świętokrzyskiego, na którym kilka istotnych kwestii było przedstawianych. Między innymi taka prośba kierowana do strony samorządowe, Związek Gmin Wiejskich, Związek Powiatów, Metropolii, żeby środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i środki z Polskiego Ładu mogły być wykorzystywane w dłuższym horyzoncie czasowym i żeby można było do tych programów wprowadzać korekty wynikające z tego, że sytuacja na rynku jest zupełnie inna niż wtedy, kiedy te programy były uruchamiane i kiedy środki otrzymywaliśmy przynajmniej w formie promes lub też przekazywane na nasze rachunki. Środki przekazane rok temu czy półtora roku temu dzisiaj na inwestycje, które wtedy były szacowane według cen sprzed półtora roku, oczywiście są z reguły niewystarczające, a więc zachodzi konieczność korekt w obszarze tych programów. Czekamy, jak strona rządowa na to odpowie. No bo niestety pewnych zadań za te pieniądze, które były przewidziane, wykonać się nie da. I my tutaj przygotowujemy inwestycje, przebudowę, modernizację przepływowni ścieków w ramach środków RFIL-owskich. Spotkaliśmy się również ze strażakami, żeby porozmawiać o sposobie dokończenia tej rozbudowy strażnicy, a więc tego segmentu, tego małego pawiloniku, który chcemy, żeby, taka jest też wola strażaków, był świetlicą środowiskową. Rozmawialiśmy też wraz z projektantem, z panią dyrektor przedszkola, na terenie przedszkola, o kwestiach rozbudowy przedszkola, o czym mówiłem już na poprzedniej sesji. Też spotkaliśmy się z projektantem i mieszkańcami tutaj, aby przedyskutować sprawę przebudowy ulicy Nadstawie. Chcę Państwa poinformować, że pomysł jest taki, żeby po stronie lewej, jak idziemy od rynku, chodnik był dwumetrowy, bo przebudowa wymaga niestety już dostosowania się do zaleceń, do przepisów dotyczących warunków technicznych budowy dróg publicznych i tutaj niestety ten chodnik musi być dwumetrowy. Mówię niestety, bo
Pewno wystarczyłby też 1,5-metrowy, ale niektórzy mówią, że właściwie 2-metrowy, jak będzie, to lepiej. No to jest taka kwestia sporna w tym sensie, że coś kosztem czegoś. Jeżeli szerszy chodnik, to pytanie, czy nie będziemy musieli ewentualnie zwężać jezdni. Jest pomysł, żeby po drugiej stronie powstała zatoka parkingowa szerokości 2,5 metra, bo tak wymagają przepisy, która byłaby na długości od mniej więcej, nie wiem, jakiegoś 8 czy 10 metra tu po prawej stronie u góry do wysokości tej studni, która jest na dole. I ta zatoka parkingowa na pewno by rozwiązała trochę problem tych samochodów, które i tak tutaj parkują i blokują drogę do przedszkola, szczególnie w okresie porannym, kiedy tych samochodów do przedszkola jedzie bardzo dużo, bo też nie tylko do przedszkola, przecież również do ośrodka zdrowia. Przygotowujemy, być może dzisiaj już wyślemy ten wniosek do Polskiego Ładu. Ja Państwu na komisjach mówiłem o tym, że chcemy zgłosić tam nasze 4 pomysły inwestycji strategicznych do naboru dedykowanego wszystkim gminom. Będziemy składać wniosek o dofinansowanie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czyli ten wniosek, który był drugim w poprzednim rozdaniu. Wiadomo, że on się nie znalazł na liście rankingowej, bo przeszedł pierwszy obwodnica. Również do tego naboru chcemy zgłosić inwestycje rozbudowy przedszkola. Szykowaliśmy rozbudowę przedszkola z RFIL-u, ale szczerze mówiąc, jak przyglądamy się temu zakresowi, który trzeba wykonać, przynajmniej po to, żeby już dokończyć jakby wszystkie kwestie związane i z samym obiektem, i z terenem wokół obiektu, to okazuje się, że te pieniądze RFIL-owskie są trochę za niskie. Gdyby nam się udało pozyskać pieniądze z Polskiego Ładu, to pieniądze z RFIL-u, które nie były znaczonymi z pierwszego naboru, moglibyśmy przeznaczyć na inne zadania, na przykład drogowe, bo jest prawie pewne, że w tym roku w budżecie wojewody nie będzie środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z poprzedniego roku. No więc mówię, gdyby się udało przedszkole rozbudowywać ze środków z Polskiego Ładu, to środki RFIL-owskie mogły być wykorzystane na przebudowę dróg, bo chyba już na te pieniądze tak zwane popowodziowe za bardzo liczyć nie możemy. W tej chwili generalnie funkcjonuje taka zasada, że dedykowane są środki właśnie na usuwanie skutków klęsk żywiołowych w trybie jak gdyby natychmiastowym, a więc w tym roku coś się wydarzyło, w tym roku pieniądze. Tak można by trochę, nie wiem, z przymrużeniem oka powiedzieć, że do tego potrzebne takie zdarzenia, jeżeli się wydarzą w pierwszej połowie roku, no to jest szansa na to, żeby jeszcze otrzymać takie środki i wykorzystać. Jeżeli takie zdarzenia są w drugiej połowie roku, na przykład we wrześniu, tak jak to było bodajże w poprzednim roku, no to nie ma szans, żeby to przeszło etap kwalifikacji, potem weryfikacji decyzji i jeszcze wykonania. No więc tu się trochę zmienia, musimy być na to przygotowani, stąd też pomysł, żeby do Polskiego Ładu składać wniosek na przedszkola, a środki RFIL-owskie zwolnić na drogi. Zobaczymy, jaki to przyniesie efekt. I proszę Państwa, trzeci nabór, właściwie to jest drugi moduł tego drugiego naboru, dedykowany gminom tak zwanym PPGR-owskim, do którego mamy również tytuł, gdzie można złożyć 2 wnioski, jeden do 5 milionów, drugi do 2 milionów. Tu chcemy jako pierwszy wniosek złożyć wniosek na przebudowę starej plebanii na potrzeby domu wsparcia dziennego, domu seniora. Tutaj sam tytuł może nie będzie jak gdyby najważniejszy. Chodzi o sam fakt, że chcielibyśmy, aby ta placówka realizowała zadanie opieki dziennej czy dziennej pomocy dla osób takiej pomocy potrzebujących. Jednocześnie jest szansa, żeby na prowadzenie takiego domu seniora
pozyskać środki z programów krajowych, czy z programu Senior Plus, czy na opiekę wytchnieniową. A więc gdyby z Polskiego Ładu udało się pozyskać środki na przebudowę tej plebanii, na przygotowanie bazy, a z innych programów na prowadzenie działalności, no to byłaby to sprawa, która by się bardzo ładnie komponowała. Jednocześnie, i tak tu z księdzem proboszczem rozmawialiśmy, chcemy, żeby na etapie przygotowania tej inwestycji, gdybyśmy pozyskali te środki, od razu wyjść z koncepcją taką docelową rozbudowy tej bazy, zarówno o opiekę dzienną, jak i całodobową. Przy czym opieka dzienna byłaby realizowana po przebudowie ze środków z Polskiego Ładu Starej Plebanii, natomiast opieka całodobowa mogła być realizowana po rozbudowie o nowe obiekty. Nawet jest taka koncepcja już w materiałach, żeby te nowe obiekty stworzyły bazę do funkcjonowania większego przedsięwzięcia, jakim byłaby i opieka dzienna, i opieka całodobowa, czy w formie DPS-u, czy w formie jakiejś innej. W każdym razie no jest taki pomysł, żeby w gminie Oleśnica również była placówka, do której mogłyby być przyjmowane osoby zarówno z terenu naszej gminy, jak i z terenu innych gmin, tak jak to się dzieje dzisiaj, że nasi mieszkańcy, którzy nie są w stanie sami tutaj sobie poradzić, są kierowani do placówek zewnętrznych, czy to blisko, a więc tutaj na terenie gminy Pacanów czy Solec, czy też trochę dalej, a więc na terenie powiatu kieleckiego na przykład, prawda? Ale to jest takie przedsięwzięcie, wydaje mi się, bardzo ważne, zakrojone na troszkę dłuższy horyzont czasowy. Liczę, że wcześniej czy później pojawią się środki z Krajowego Programu Odbudowy. Będą też zapewne, jeżeli świat się nie powywraca, mówiąc tak kolokwialnie, w związku z tym, co się dzieje, będą środki z kolejnej perspektywy Unii Europejskiej 2021-2027. Z tego, co wiem, to będą tam również środki przeznaczone na umownie, nazwijmy to DPS-y, a więc na pomoc dla osób starszych, samotnych, i wtedy byśmy mogli zrealizować tę inwestycję w całości i wtedy rzeczywiście taka placówka by funkcjonowała tutaj u nas na miejscu, co oczywiście wiąże się też z miejscami pracy. I drugi wniosek w ramach tego samego naboru do dedykowanego gminom popegeerowskim, nieduży wniosek na modernizację domu nauczyciela i fotowoltaikę na obiektach szkolnych, najprawdopodobniej na hali sportowej, ale tutaj jeszcze do zastanowienia, czy lepszy byłby budynek szkoły, ten stary, czy hala sportowa. Wydaje nam się, że hala sportowa byłaby lepsza do zamontowania takiej fotowoltaiki. To jest pewnego rodzaju przyszłość, bo chcę Państwu powiedzieć taką ciekawostkę, że akurat wczoraj taki dzień mieliśmy obserwacyjny, jak funkcjonuje fotowoltaika na budynku starej remizy, przyszłym budynku Domu Kultury. I powiem, że w ciągu jednego dnia prawie 60 kW ta instalacja wytworzyła energii. To jest dużo. Będziemy mieć też w sumie prawie 3 razy większą instalację na oczyszczalni ścieków. Tam jest troszeczkę trudniejszy układ, jeżeli chodzi o właściwe ustawienie się do słońca, ale na budynku szkoły sądzę, że te możliwości są większe jednym lub drugim. Chcę Państwa poinformować, że Zarząd Dróg Powiatowych jest po otwarciu ofert na inwestycje drogowe w ramach Polskiego Ładu. W tym pakiecie jest przebudowa ulicy Staszowskiej. Na razie jest to na etapie uzupełniania ofert. Tak się dzieje zawsze po otwarciu przetargu. Zobaczymy, czy te przedsiębiorstwa, które złożyły oferty,
te oferty uzupełnią, czy podpiszą umowy. Rynek na razie przez obie strony, zarówno zamawiający, jak i składających oferty, jest trochę jak gdyby testowany. Tak naprawdę nie za bardzo wiadomo, jaki poziom cen jest poziomem właściwym zarówno do przyjęcia przez jedną, jak i przez drugą stronę, bo wszystko jest płynne. Jeżeli ceny ropy będą tak szły w górę, jak w tej chwili, to myślę, że jest to zagrożenie również dla inwestycji drogowych, które w dużym stopniu opierają się zarówno w sensie transportu, jak i produkcji asfaltu na ropie, a więc czy produktach ropopochodnych, a więc te ceny będą miały tutaj znaczenie. Myślę, że tyle z mojej strony. To takie informacje na bieżąco z tego, co się dzieje. Bardzo gorąca prośba do Państwa w dwóch sprawach. Proszę rozmawiać swoimi kanałami komunikacyjnymi z mieszkańcami o kwestiach no właśnie tego wpuszczania wód opadowych do sieci kanalizacyjnej, żeby nie doprowadzić do tego, że potem będziemy się, mówiąc takim językiem pospolitym, włóczyć po sądach, bo dla nikogo to nie jest przyjemne, a niestety innych rozwiązań po tym etapie apeli, próśb nie będzie. Potem niestety będą już te bardziej dolegliwe i na pewno dla żadnej ze stron nieakceptowalne i nie do przyjęcia, choć niestety czasem może konieczne. I druga prośba, prawdopodobnie 13, tak wstępnie zajęte. Aha, no więc będziemy chcieli w najbliższym czasie ustalić taki termin spotkania z właścicielami działek, które będą nam, które są nam akurat potrzebne w części do poszerzenia pasa drogowego albo do utworzenia pasa drogowego obwodnicy. Chcemy się spotkać, mimo że będziemy korzystać ze specustawy drogowej, która daje nam duże możliwości szybkiego działania. Chcemy się spotkać po to, żeby jednak rozmawiać, bo zawsze rozmowa wyjaśnia wiele rzeczy i myślę, że przybliża sprawy. Stąd pomysł na to spotkanie i jednocześnie tu już definiuję wprost prośbę do Państwa. Rozmawiajcie z właścicielami tych gruntów w tonie takim, które będzie działał w interesie pozyskania tych gruntów, a nie sprawiania jakichś tam kłopotów. Zakładam, że będzie takie działanie ze strony Państwa radnych, bo myślę, że ta obwodnica jest naprawdę inwestycją bardzo potrzebną, rozwiązującą bardzo trudny problem. Teraz nie wiem, z czym to jest związane. Wydaje mi się, jakby się nasilał, a więc przejazdu samochodów ciężarowych przez Wojnów i Oleśnicę. Gdyby się udało zrealizować to zadanie, myślę, że to jest naprawdę, to byłby fantastyczny dorobek nas wspólnie jako radnych działających w tej kadencji. Dziękuję. Czy ktoś z Państwa odnośnie informacji Pana Burmistrza? Bardzo proszę. Panie Burmistrzu, co w związku z tą drogą Wólka tam Beszowa, jeżeli się ona nie załapa do tego programu? Powiem tak, jest jeszcze jedno rozwiązanie w zapasie, ale tutaj ja pewności nie mam. Z informacji, jakie mam sprzed kilku miesięcy, sprzed kilku tygodni, bo to jest temat jak gdyby ciągle aktualny, wynika, że są jeszcze środki, czy będą, no właściwie są już praktycznie w PROW-ie, czyli w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich, które mają być przeznaczone na przebudowy dróg. Kiedy będzie nabór, tego nie wiem. On miał być na początku tego roku. Jeszcze tego naboru nie ma, ale jeżeli by był taki nabór, to ja widzę szansę, żeby tam składać wniosek właśnie na przebudowę tej drogi i stamtąd te środki pozyskać. Kiedyś korzystaliśmy z tych środków. To była droga w Strzelcach, między innymi dofinansowanie zapewne byłoby na poziomie 70%, 70
5% kosztów kwalifikowanych, a więc wyższe nawet niż Funduszu Dróg Samorządowych. Liczę, że skoro była informacja, że te środki tak naprawdę już są, no to koniec tej perspektywy 14-20, tej perspektywy unijnej, zapewne no, będzie wymagał takiego działania, które pozwoli te środki wykorzystać. I będziemy oczywiście tego cały czas pilnować, jeżeli tylko będzie nabór ogłoszony. Jesteśmy nie tylko w takim kontakcie, że czytamy, ale też rozmawiamy z kierownictwem PROW-u, no więc będziemy ten wniosek składać. Bardzo proszę, radny Piotr Płatos. Ja odnośnie tych przyłączy wód deszczowych do kanalizacji. Myślę, że pan burmistrz tutaj jakieś hasło rzucił i wyjście z sytuacji by było wzięcie firmy zewnętrznej kontrolującej, a samo kontrolowanie przez naszych pracowników, myślę, że już żeśmy to przerabiali, niewiele dało. I mam pytanie, czy uruchomienie tej nowej oczyszczalni zlikwiduje problem na ulicy Staszowskiej na samym końcu. Pan był na zebraniu, mieszkańcy tam głośno się o to upominali, że podczas deszczów czy po obfitych deszczach po prostu szambo mają na podwórku. Czy jak gdyby musimy coś podejmować działania, żeby to poprawić? Czy po prostu załatwi nam sprawę ta nowa oczyszczalnia? Dziękuję. Proszę Państwa, żadna oczyszczalnia nie jest w stanie rozwiązać problemu, jeżeli są w dużej ilości wpuszczane wody deszczowe, opadowe do sieci kanalizacyjnej. Żadna. Ponieważ oczyszczalnia to jest urządzenie, które ma określoną przepustowość, pracuje w pewnym reżimie technologicznym. To jest reżim również czasowy, to są pewne sekwencje czasowe. Jeżeli przewidujemy, że te dwa reaktory są w stanie przerobić 700-750 metrów sześciennych na dobę ścieków, to nie ma takiej siły, żeby one przerobiły 1500. One mogą przepuścić, ale nie oczyścić. Po prostu takiej możliwości nie ma, bo mówię, reżim technologiczny zakłada, że na kolejnych etapach procesu technologicznego te ścieki będą przybywały tyle godzin, tyle godzin, tyle godzin. I tutaj no tak przebiega proces oczyszczania. Gdybyśmy z kolei zrobili oczyszczalnię na 1500 metrów sześciennych, bo ktoś pyta, to czemu się dwa razy większe nie zrobili, to w sytuacji, kiedy nie ma opadów, to ta oczyszczalnia jest po prostu głodna, ona nie ma ścieków. Nie ma ścieków, więc pada to, co w tej oczyszczalni się dzieje. Nie ma takiej możliwości. System oczyszczania ścieków oparty jest na takiej prostej logice. Wiemy, ile sprzedajemy wody, wiemy, ile powinniśmy mieć ścieków i pod tę wielkość, pewnym buforem, to jest oczywiste, dobieramy urządzenie do oczyszczania. Bo ja znam sytuację oczyszczalni, która jest jak gdyby przekalibrowana, jest za duża i jest problem dopływu ścieków, nie ma ścieków, no a tamto życie biologiczne, które jest bez ścieków, niestety zamiera. I tutaj nie ma innego rozwiązania. Jakimś buforem, i o tym myślimy i pewnie będziemy chcieli to zastosować, jest zbiornik retencyjny. Ale teraz zbiornik retencyjny z reguły, ja tutaj nie chcę się mądrzyć, ale to przekazuję informacje od tych osób, które się na tym znają, z którymi rozmawiam. Buduje się mniej więcej wielkości jednego reaktora. Jeżeli są dwa reaktory, które mają po 350 metrów sześciennych, no więc zakłada się, że taki jeden zbiornik można dorobić, bo nie można go zrobić znowu wielkiego, bo te ścieki, one no też nie mogą być przetrzymywane nie wiadomo ile i tak dalej. To wszystko są rzeczy skomplikowane. Nawet ilość ścieków dowożonych musi być też kontrolowana. My już przy starej oczyszczalni to mieliśmy, kiedy na przykład za dużo pojawiło się osadu z oczyszczalni przydomowych, to nam
prawie całkowicie padło życie biologiczne, bo osady z oczyszczalni przydomowych są bardzo agresywne. Są gorsze niż, niż ścieki z szamba. Więc to jest surowiec, tak można by to określić, który jest tym wsadem do całego procesu technologicznego i to wszystko jest, tak jak mówię, podzielone na etapy, na sekwencje, na pracę pomp, na napowietrzanie, na inne tam powiedzmy działania i to ma być kontrolowane. Nie może być tak, że kiedy jest dwa tygodnie po 35 stopni i mamy tylko ścieki i to nawet w jakiejś takiej dziwnej ilości, bo to na starej oczyszczalni widzieliśmy, że nawet 200 metrów sześciennych nie ma na dobę, a potem nagle jest jeden dzień opadu i jest 1200. No to nie może tak skakać. Nikt nad tym nie zapanuje i nawet zbiorniki retencyjne tego nie rozwiążą, no bo co wtedy, kiedy deszcz będzie padał przez 4 dni? Zbiornik retencyjny jest na sytuację incydentalną, jest powiedzmy ileś godzin intensywnego deszczu, no ale to też nie jakieś ilości, nie wiadomo jakie. Więc mówię, większa oczyszczalnia z pewnym zapasem, ona jest pewnym zapasem, zbiornik retencyjny, który trzeba będzie, ja Państwu mówiłem o tym, dobudować, ale chcemy, żeby w ogóle to skończyć, najpierw rozliczyć, bo to jest też rzecz, z którą my się musimy liczyć, bo kończy się perspektywa 14-20, z której mamy środki i tutaj terminy też nas trzymają. Natomiast możemy sobie ten zbiornik zawsze dobudować retencyjny. Ale jak nie uszczelnimy systemu dopływu nie tylko ścieków, ale również wszystkiego innego do całego systemu oczyszczania, to sobie z tym nigdy nie poradzimy. Wtedy pozostaje ewentualnie zrzut, a od tego kary. My na razie innego sposobu nie mamy, poza tym, że mówię, wysłałem pracowników, oni to identyfikują. Będziemy być może nawet personalnie, ale wchodzimy, jak nie będzie po drugiej stronie dobrej woli, to będziemy wchodzić w takie kolizje różnego rodzaju, gdzie ktoś będzie mówił, a co ty tam robiłeś na moim podwórku, prawda? Albo czy wolno ci było zrobić zdjęcie, albo coś innego. I będziemy się po prostu szarpać, zamiast żeby było takie no, po prostu obywatelskie podejście, no, jak chcemy, żeby to funkcjonowało dla nas wszystkich, no to musimy się z tym zgodzić i sprawę inaczej rozwiązać. Trudno jest do utrzymania. Ja słyszałem o takiej sytuacji, że ktoś mówi, ja mam zbiornik na deszczówkę, ja nie wpuszczam. No dobrze, a co z tą wodą robić, jak jest 3 dni deszcz? I ona jest po jednym dniu napełniona. No muszę ją opróżnić. Gdzie? Jest tylko uśmiech. No bo żeby kolejne strumienie deszczu do tego zbiornika z rur się mogły zmieścić w zbiorniku, to trzeba go opróżnić. Najprościej pompa, wąż, studzienka, a na oczyszczalni klęska. I wtedy się mówi, jest winien burmistrz. W miastach, tam gdzie jest straż miejska ma, że tak powiem, prawo działania podobne, no może jak policja, ale policja na przykład na 3 minuty tego nie będzie robić, bo to nie jest zadanie policji, a straży miejskiej tak. Ja wiem, jak w większych miastach straż miejska działa, jeżeli chodzi o piece, jeżeli chodzi o właśnie wody inne do sieci kanalizacyjnej. Oni wchodzą i nakładają mandaty. Ja mandatu wystawić nie mogę. Stąd mówię, apelujemy, prosimy i Państwo proszę, też rozmawiajcie. Ja wiem, że to trochę czasem jak groch o ścianę, ale no potem będziemy wchodzić rzeczywiście w sytuacje takie, gdzie pierwszy poziom sankcji finansowej to chyba jest 5 tysięcy. Proszę? A, no już nie mówię o dalej idących konsekwencjach, które też są zawsze
kodeksie karnym opisane w takiej sytuacji, nie tylko kara pieniężna, ale wolałbym nie wchodzić w takie sytuacje, że ktoś kary pieniężnej nie zapłaci, a potem jak nie zapłaci kary pieniężnej, to jest egzekucja dalsza, nie kolejne etapy, które... Dziękuję. Głos zabierze radny Marian Tendera. Bardzo proszę. Dziękuję. Panie burmistrzu, chciałem zapytać o te dwa krótkie odcinki dróg w Kępiu. Będą robione? I w jakim tam kształcie, czy to będą tłuczniowe, czy w ogóle miały być robione w zeszłym roku? W tych... W tym roku zrobimy tłuczniowe, a czy zrobimy asfaltowe, to mówię, tutaj będzie jak gdyby rozstrzygnięciem będą decyzje dotyczące Polskiego Ładu. Jeżeli nam się uwolnią środki na przedszkole, bo udałoby się pozyskać z Polskiego Ładu, no to wtedy mamy, że tak powiem, refilowskie na te właśnie drogi, bo ja też bym chciał wreszcie te drogi zrobić, bo ktoś powie, czemu się upieram przy takim rozwiązaniu, że powodziowe. No, proszę Państwa, od 2007 roku, rok 2020, dobrze mówię, 2020 był pierwszym rokiem, kiedy te środki się nie pojawiły. Pierwszy. W 2007 roku robiliśmy pierwszą drogę ze środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. To była ulica wtedy Brzozowa i Wolności. Słynna pierwsza inwestycja za 100 tysięcy. Potem były Suwczyce, droga do lasu, Strzelce, Zagaje. To w takiej kolejności mniej więcej szło. Potem sporo dróg w Pieczonogach, w Bożymowie, w Oleśnicy. Już tu bym kilkadziesiąt wymienił przez te lata. I nagle tak, jeżeli w roku 20 okazało się, że nie ma, bo COVID, no to dobra, no nie ma w 20, może będzie w 21. W 21 się pojawiły po majowo-czerwcowych, chyba pamiętam, że wtedy kolega burmistrz Pacanowa mówił o wodach janowych. Więc tam mieli chyba zalane w czerwcu tereny Solec, Pacanów, powiat Pińczowski, Buski i oni otrzymali środki. Natomiast ci z tej drugiej nawałnicy, u nas to był chyba wrzesień? Sierpień, prawda? No to niestety już nie. No więc mówimy dobrze, no w tym roku będą te zeszłego roku. Okazuje się, że prawdopodobnie nie będzie, właściwie to mam prawie, że pewność, że nie będzie. No i chyba trzeba zapomnieć, są owszem w gestii już rządu, ministerstwa pewne środki, ale one mogą być z pewnym poślizgiem przekazywane na takie no, typowo klęskowe rzeczy, typu most na Podborku. Tutaj starostwo otrzymało środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych z roku 2019, tak, bo to był maj 19 rok, no wtedy co u nas, prawda? Już to był ten dzień słynny. Chyba 19, 20, tak. I oni otrzymali w zeszłym roku te środki, ale to na dziurę, że tak powiem, na drodze. Nie na spękaną drogę, tylko tam nie było mostu, tam była komunikacja zerwana na 2 lata. No więc na takie przypadki owszem tak, ale nie na te, które wcześniej oczywiście były, czyli podmyte, spękane, wymagające jakiejś tam naprawy. Tutaj była rzeczywista odbudowa. Dziękuję. Ale te RFIL-owskie byśmy chcieli. Natomiast chcemy wcześniej, jak nam się troszeczkę finansowo tutaj wyjaśni, zrobić wersję tłuczniowej, bo ona nam nie zginie. Gdybyśmy chcieli potem z RFIL-owskich robić asfalt, to będziemy mieć podbudowę. Pani skarbnik. Szanowni Państwo, przejdziemy do kolejnego punktu. Wolne wnioski, informacje, sprawy różne. Tak,
Bardzo proszę, głos, może jeszcze zanim oddam głos. Proszę Państwa, w tym punkcie przesłane macie na swoje informatory sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego za 2021 rok. Jest to informacja dla Was do zapoznania się, dla Państwa radnych. Bardzo proszę, głos zabierze Piotr, radny Piotr Płatos. Ja może tak jakby w jednym temacie Domu Kultury. Czy szykujemy się do Dni Oleśnicy, do obchodów Dni Oleśnicy? I tak, miał być zabezpieczony ten plac od frontu przed wjeżdżaniem pojazdów. No wjeżdżają pewnie nie mieszkańcy, ale wjeżdżają samochody. No generalnie uważam, że jak zawsze pan burmistrz mówi, że nie chwalę, to akurat kostka, bo granit jest, mam zastrzeżenia do ułożenia, ktoś inny pewnie to układał, ale kostka jest super robota zrobiona, fajnie wygląda i naprawdę fachowo. No ale nie zabezpieczamy tego, wykorzystują to ci, którzy przyjeżdżają jako parking. Zresztą układ tego granitu no, tak pokazuje, że można parkować. I tak, i czy mamy ten Dom Kultury, mamy już otworzony, bo też różne informacje, sołtys mieszkańcom mówi, że Dom Kultury nie jest odebrany. Niektórzy twierdzą, że jest. Kiedy będzie odebrany, czy uruchomiony i czy mamy już tam kierownika wybranego, czy będzie ktoś nowy, czy ta pani, która jest. No generalnie jakby to jest taki temat, myślę, że jeden. Dziękuję bardzo. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie, to faktycznie my to musimy zrobić, ale to tak planujemy sobie tam jeszcze na tym placu parę takich rzeczy, ale to wymaga też pieniędzy, a na razie jesteśmy tak naprawdę na granicy wytrzymałości, bo chcemy, żeby tam były donice z kwiatami, żeby tam były jakieś ławeczki, żeby tam to nie był tylko plac, bo uważam, że zgadzam się, że w przypadku granitu trudny był temat i to tak wszystko było wtedy już, że tak powiem, pod nożem robione. Nie jest łatwo pozyskać dobry granit, przynajmniej w zeszłym roku to była tragedia ze wszystkimi materiałami, a z granitem szczególnie myśmy się bujali z tym prawie 3 miesiące. I tutaj pewne rzeczy, jeżeli materiał nie jest idealny, to potem też idealnie się go nie położy. Kostka o tyle jest łatwiejsza, że ona, to są moduły robione z formy. Natomiast granit jest cięty. Teoretycznie on powinien być cięty każdy jednakowy, a niestety każdy jednakowy nie jest. Ale myślę, że jest to ładnie w sensie całości budynek z tym, co jest i z przodu i z tyłu, bardzo ładnie się prezentuje. Razem z tym, co jeszcze chcemy tam zrobić, będzie jeszcze lepiej, jeszcze ładniej. Co do samej instytucji Domu Kultury. Ja Państwu mówiłem, że pewne nasze działania są, że tak powiem, wymuszone przez kwestie wiążące nas z ŚBR-em w kwestii rozliczenia projektu. To my jako gmina składaliśmy wniosek o środki, to my jako gmina to wszystko kończymy. Jako gmina musimy rozliczać, stąd ta forma przejściowa, o której mówiłem na poprzedniej sesji. Proszę? Tak, ta uchwała, ta forma przejściowa. My musimy jako gmina to rozliczyć. Gdybyśmy powołali Dom Kultury, to byśmy sobie zrobili trochę krzywdę, że tak powiem. Natomiast w momencie, kiedy będziemy już mieć projekt rozliczony, powołujemy prawnego następcę, który będzie realizował wskaźniki, które były założone przy realizacji tego projektu. Taka jest jak gdyby logika, takie są sekwencje prawne. I nie możemy pewnych rzeczy zrobić wcześniej,
to one by ten proces zakłóciły. No więc czekamy na rozliczenie. W tej chwili finalizujemy sprawę też zmiany umowy na dostawę energii dla tego obiektu, ponieważ on, tutaj była umowa z Tauronem na dostawę energii, i ponieważ mamy instalację fotowoltaiczną, a więc jesteśmy w trochę w innym położeniu. Teraz nawet tu z pomocą jednej z osób z naszej gminy regulujemy sprawę z PGE po to, żeby zawrzeć umowę kompleksową, bo taka powinna być docelowa. No i jeżeli ten projekt będzie rozliczony, otrzymamy refundację, wtedy podejmujemy uchwałę o powołaniu jednostki pod nazwą, nie wiem, gminne, samorządowe, miejsko-gminne, Centrum Kultury. Pewnie nad nazwą się będziemy trochę zastanawiać. I kiedy taka jednostka będzie, organizujemy konkurs na kierownika tej jednostki. Powołujemy kierownika jednostki. Kierownik jednostki wtedy sobie dobiera załogę zgodnie z zasadami, które będą przyjęte w uchwale, w statucie. No i w porozumieniu oczywiście z nami, bo my jesteśmy zobowiązani do realizacji programu zapisanego w detalach wręcz, ja to Państwu wielokrotnie mówiłem, w naszym wniosku do programu rozwoju obszarów wiejskich. Tam mamy rozpisane zajęcia, tam wiemy, co ma być robione. Pod te zajęcia musimy zatrudnić ludzi. Myślę, że większość na zasadzie umów zleceń, bo tych różnych działań, spektrum tych działań jest bardzo różnorodne, w związku z tym raczej nie etatowcy, tylko jeżeli będą sprawy muzyczne, informatyczne, plastyczne i po kolei wszystkie inne rytmiczne, no to trudno zatrudnić 10 fachowców na etatach, bo to nie ma sensu. Zatrudnia się osoby do realizacji pewnych zadań w ramach umów zleceń i tak to pewnie będzie zorganizowane w większości. Myślę, że wcześniej chciałbym, żeby to ruszyło gdzieś na przełomie maja-czerwca, bo zdaję sobie sprawę z tego, że wcześniej będzie to bardzo mało możliwe. Zakładam, że do końca marca rozliczymy projekt. Zakładam, że okres powołania jednostki i potem zatrudnienia po konkursie kierownika to jest miesiąc, czyli no i chciałbym, żeby przynajmniej, chciałbym, żeby to było w maju, bo niechby to rzeczywiście już ruszyło, ale wydaje mi się, że jeżeli nie będzie innych nieszczęść, to pandemia sądzę, że już nie przeszkodzi nam w tym, żeby przynajmniej ten jeden dzień Oleśnicy zorganizować tu w nowym miejscu. W tym terminie, jaki u nas to obowiązywał od samego początku organizacji tej imprezy, czyli okolice 15 sierpnia, czyli naszego parafialnego odpustu. Nie wiem, czy na wszystko odpowiedziałem. Ale to jest taka sekwencja i tutaj ja bym chciał dzisiaj, żebyśmy podjęli uchwałę o utworzeniu tej jednostki, ale jak to zrobimy, to sobie, tak jak mówię, no zrobimy po prostu, popełnimy błąd. Niestety, jeżeli są pewne zasady i co do tych zasad umówiliśmy się, aplikując o środki unijne, to musimy do końca się z tego wywiązać, no bo jeżeli nie, to wiecie Państwo, czym to grozi. Bierzemy pieniądze, a jak wydajemy je nie tak, jak żeśmy obiecali, no to wtedy jest wiadomo co. Dziękuję. Głos zabierze radny Wiesław Grębosz. Bardzo proszę. Dziękuję bardzo. Dwie sprawy, panie burmistrzu, takie, ale informacyjne, bo widzę, że bardzo fajnie się nam rozmawia, to informację taką w sprawie tych lamp, co miały być wymieniane, bo słychać było, że na koniec roku będzie zakończenie, a chciałbym się dowiedzieć, kiedy będzie rozpoczęcie, czy to jest sens jeszcze zgłaszać na przykład przy tych starych, po tych burzach wiatrowych teraz te lampy, bo co trochę to się palą, a to wiadomo jak stare, no to wiadomo co się z nimi dzieje.
I druga sprawa, może by coś pan o ośrodku zdrowia wspomniał. Tam i schody, bo to były na samym początku ruszone. Taką małą informację bym prosił. Dziękuję. Jeżeli chodzi o oświetlenie uliczne, oczywiście ten projekt cały czas jest, natomiast no, z różnych powodów, między innymi to, że my w tej chwili musimy uregulować sobie sprawy dysponowania słupami, które są własnością PGE, bo część to jest nasza własność, a część to jest własność PGE. Upoważniliśmy w tej chwili wykonawcę tego zadania, żeby w naszym imieniu te sprawy z PGE pozałatwiał. Trudno mi dokładnie określić horyzont, ale to będą najbliższe miesiące. Jeżeli proceduralnie wszystko będzie domknięte, to sam montaż tych opraw to nie jest taka długa sprawa. Troszeczkę PGE nas próbuje tam zobligować do jakichś jeszcze dodatkowych prac, które przy okazji chcę, żebyśmy zrobili, no bo to my tak się zastanawiamy, na ile to jest nasza działka, na ile to jest działka PGE. Ale to jest tak, jak się korzysta z czyjegoś majątku, a słupy, mówię, w sporej liczbie są własnością PGE, no to czasem są tego typu historie. Ale mówię, to jest projekt niezagrożony. Co do schodów ośrodka zdrowia, to tak szczerze mówiąc, proponowałbym, nie wiem, dzisiaj to może nie, ale jeśli Państwo macie jakieś pomysły, to bym też prosił o trochę podpowiedzi. Sesja może nie jest najlepszym czasem do tego, żeby roztrząsać takie detaliczne sprawy, ale kiedy stanęliśmy z projektantem i rozmawiamy, pyta, co chcemy zrobić, to wcale odpowiedź nie jest taka prosta, bo pytanie, czy te schody mają pozostać w takiej wersji, jak są teraz i tylko mają być, nie wiem, obłożone czymś, czy po prostu trzeba zapomnieć, że one są, zburzyć, pobudować wszystko od nowa. Jeżeli pobudować wszystko od nowa, to czy razem z tym podestem, czy tylko same te belki, na których wiszą schody? Jeżeli schody, to pytanie, czy potrzebne nam są z dwóch stron, bo to są koszty. Pytanie, czy są inne rozwiązania niż z dwóch stron. Pytanie, czy chcemy, żeby to był remont istniejących schodów, czy chcemy zupełnie przebudowę, a właściwie budowę od nowa. Jeżeli tak, to czy mamy to budować z betonu architektonicznego na przykład, czy mamy to budować z granitu, bo to jest, jak pamiętam, przy Domu Kultury to jest około razy dwa chyba. No i właśnie, bo mówię, przy dużych schodach, tak jak teraz z granitu, to ceny są teraz kosmiczne. Stąd ja tutaj, jeśli Państwo macie jakieś przemyślenia, propozycje, chętnie posłucham i będziemy z tej dorady korzystać. Nie jest to takie standardowe rozwiązanie, tego typu schody na taką wysokość. To jest rzeczywiście dość wysoko i one muszą być kosztowne, obojętne z czego byśmy je nie zrobili. Ale tutaj oczekuję jakiejś od Państwa podpowiedzi. Nie wiem, w innych kwestiach, z tego co rozumiem, to tutaj przewodniczący komisji, pan Łukasz, chce się wypowiedzieć. Bardzo proszę, radny Łukasz Kozłowski. Kwestia ośrodka zdrowia. Tak, w kwestii ośrodka zdrowia. Tak, dziękuję pani przewodnicząca. Dziękuję za głos. A propos schodów, no dobrze się składa, bo planujemy Komisję Kultury i Oświaty w przyszłym tygodniu zorganizować, no ale to mówię, konkretny termin ustalimy po sesji, bo, ponieważ to są, wiadomo, ważna sprawa i trzeba nad tym się mocno zastanowić, jak zrobić.
Natomiast ja przekażę taką krótką informację, ponieważ no długo nie było informacji na temat, co się dzieje w ośrodku zdrowia. Po rozmowie z panią kierownik takie podstawowe informacje przekażę. Natomiast szczegółowe informacje na pewno zostaną nam udzielone na Komisji Kultury i Oświaty, na którą zostanie pani kierownik i pani księgowa zaproszona. To już takie szczegóły, natomiast teraz przekażę to, co takie najważniejsze. Na chwilę obecną ośrodek zdrowia posiada aktywnych trzech lekarzy, pani doktor Pandewa, pani doktor Lewińska i pan doktor Robak. Chwilowo państwo Klamkowie są niedostępni. Natomiast najprawdopodobniej już do aktywności lekarskiej powrócą w kwietniu. Także to taka informacja dla państwa i dla mieszkańców. Jednak kierownik naszego ośrodka prowadzi rozmowy z innymi lekarzami ze swojego środowiska. Chodzi o to, żeby po prostu zapełnić tą lukę po państwu Klamkach, prawda? I oczywiście w rozmowie z pani kierownik zapewniła, że wszystkie dni od poniedziałku do piątku będą zabezpieczone, są zabezpieczone i będą zabezpieczone w lekarzy. Wiemy też dobrze, że od stycznia tego roku nie mamy doktora stomatologa. Jednak pierwsze kroki już zostały poczynione w tym kierunku. Ośrodek zdrowia w gazecie Eskulap Świętokrzyski na stronie internetowej zamieścił taką informację, że ośrodek zdrowia potrzebuje i chce zatrudnić lekarza stomatologa. To tak jak mówię, takie najważniejsze informacje, jeśli chodzi o lekarzy, przekazałem. Natomiast szczegóły będą na komisji. Najprawdopodobniej w przyszłym tygodniu, bo tak chcemy to zorganizować. Dziękuję. Dziękuję. Głos zabierze radny Stanisław Skórski. Ja w sprawie jeszcze tego nieszczęsnego ośrodka, do co stomatologa 2 miesiące nie ma. Rozmów odszedł po 43 latach. Może by mu podziękował, a z nich nikt nie przeprowadził, że może by został. Nie było powiedziane, że on by nie został jeszcze, czy na pół etatu, czy na ileś. No szukamy sobie tak sami jakichś problemów. Przepracował 43 lata i nikt z nim nie prowadził żadnej rozmowy, czy zostanie, czy nie zostanie. No, z tego co wiem, może by mi został. No i chciałem mu jeszcze z tego miejsca podziękować za tę opiekę i w szkole i wszędzie, no bo nie ma ani opieki w szkole stomatologicznej, ani nigdzie. No jest, teraz będzie trzeci miesiąc i podejrzewam, że do pół roku nie będzie nic z tego. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Bardzo proszę, pan burmistrz chce zabrać głos. Powiem tak, że nie znam szczegółów odejścia pana doktora, natomiast wiem, że przez pewien czas właśnie pozostał, czyli po przejściu na emeryturę pozostał. Dlaczego nie pozostał dłużej? No, ja nie wnikam, bo no, czasem są sprawy, które są sprawami osobistymi, ktoś ma, no nie wiem, jakieś powody inne i zakładałem, że no pewnie jeżeli pozostał, czyli przyjął propozycję, był przez rok czy więcej, no to a nie jest dłużej, no to znaczy coś się pojawiło, tutaj trudno mi powiedzieć, bo no każdy ma swoje pomysły na życie, swoje uwarunkowania i to trudno za bardzo wnikać, mimo się znamy od samego początku. No to jakoś tak nie było okazji dopytać szczegółowo, ale zapytam. A propos sprostowania, panie burmistrzu, nikt poważnie z nim nie rozmawiał. Nikt. Dziękuję, nie chcę bronić, tylko mówię to do wszystkich. Głos zabierze radny Piotr Płatos. Ja może jeśli chciałem o tych słupach i oświetleniu. Ale temat, że tak powiem, ważniejszy wyszedł w międzyczasie. Myślę, że ktoś pytał tych młodych ludzi, co no niby nie pracują, a mają przyjść. Wiem, że mieszkańcy byli zadowoleni
z doktora no Klamki, zresztą pan powiedział nazwisko. Może po prostu im zaproponować obsadzenie tego stanowiska i niech tutaj z nami pracują. Młodzi ludzie, że tak powiem, do końca życia będziemy mieć opiekę. Ale odnośnie jeszcze oświetlenia, bo Marian Szczelecki kiedyś podpytywał o to oświetlenie, teraz pan Grębosz. Ja chciałbym dostać jako załącznik do umowy, państwo macie harmonogram prac związanych z tą modernizacją tego oświetlenia. Chciałbym na maila dostać ten harmonogram. Myślę, że nie będzie wtedy pytań. Zerkniemy w harmonogram, będziemy wiedzieć kiedy na poszczególnych ulicach czy miejscowościach zaplanował wykonawca te roboty. Także pani przewodnicząca, bardzo bym prosił na harmonogram, ten harmonogram na maila. 7 dni gdzieś tam doczytałem, po podpisaniu umowy taki harmonogram miał wykonawca obowiązek do państwa dostarczyć. Dziękuję. Dziękuję. Zaznaczam, że to jest zadanie realizowane w formule zaprojektuj, wybuduj. To jest trochę... Czy mamy jeszcze z państwa kogoś w tym punkcie? Nie mamy. Ja, szanowni państwo, przypomnę o obowiązku złożenia oświadczenia majątkowego do 30 kwietnia 2022 roku. Oświadczenie majątkowe według stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku należy złożyć w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach wraz z kopią PIT-u o wysokości osiągniętego dochodu za 2021 rok. Wypełnione oświadczenie majątkowe należy złożyć do przewodniczącego Rady Miejskiej za pośrednictwem Biura Rady. To taka informacja na koniec. Jeżeli nie mamy dyskusji, szanowni państwo, zrealizowaliśmy wszystkie punkty dzisiejszego porządku obrad. Zamykam sesję w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo wszystkim za udział.